na pewno pretensje możemy mieć tylko i wyłącznie do siebie, ponieważ tak się mecz układał, że to myśmy pierwsi trafili na boisku przeciwnika bramkę. Nie potrafiliśmy utrzymać korzystnego dla nas wyniku do przerwy, to raz. Jak również przy stanie 2-1 dla Dulcanu mieliśmy 300% sytuacje, nie potrafiliśmy strzelić i dlatego schodzimy z boiska pokonani. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Trener gospodarzy, pan Robert Podoliński. Dziękuję zespołowi przede wszystkim za zaangażowanie, a najważniejszą sprawą jest skuteczność. Ambitna, waleczna drużyna odniosła dzisiaj zwycięstwo. Co do sytuacji bramkowych, ja myślę, że ten mecz miał jakby dwie odsłony. W pierwszej połowie, gdyby nie nasz bardzo głupi błąd, to nie sądzę, żeby Piast nam czymkolwiek zagroził. My mieliśmy lepsze sytuacje bramkowe, słupki. W jednej akcji mogliśmy zdobyć dwie bramki. W drugiej połowie cofnęliśmy się, zagraliśmy z kontrataku, wpuściliśmy zespół Piasta głębiej. Rzeczywiście przy stanie 2-1 Piast miał swoje sytuacje, ale potrafiliśmy z tego wyjść obronną ręką, zdobyć jedną bramkę, mogliśmy się pokusić jeszcze przynajmniej o jedną. Dlatego to zwycięstwo bardzo cieszy, ale już myślimy o środowym meczu z Sandecją, żebyśmy znowu nie bujali za długo w obłokach, jak po meczu ze Szczecinem, gdzie zostaliśmy brutalnie sprowadzeni na ziemię przez Wartę. Mam nadzieję, że unikniemy tego samego błędu. Dziękuję bardzo. Zapraszam panów do zadawania pytań.